Zapisało się 200 biegaczy. Frekwencja w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 100%. Mamy dwa dystanse, 1963 metry i 5000 metrów. 1963, bo w 1963 roku zginął ostatni żołnierz wyklęty, Zygmunt Franczak, pseudonim Lalek. W nocy, w lesie, w błocie, w wietrze. Jeszcze w dodatku dzisiaj, jak widać, nie ma księżyca i ten las jest rzeczywiście bardzo ciemny. Będzie to bardzo trudny bieg. W zasadzie zaczynam żałować, że nie nazwaliśmy tego imprezą ekstremalną, bo de facto jest. To nie jest rywalizacja w ogóle. Tutaj wszyscy dostają medale, wszyscy dostają koszulki, wszyscy dostają grochówkę. Pierwszy bieg odbył się dokładnie rok temu w Jurkach. Pomiędzy biegiem zeszłorocznym a tym zorganizowaliśmy również 11 listopada bieg niepodległości. Także jest to w ogóle trzeci bieg organizowany przez nas, przez wójta Ireneusza Szymczaka i przeze mnie tutaj w Pniewach. Chcemy dla gminy zrobić coś dobrego. Biegniemy, bo lubimy. Radę, pierwszy raz, aczkolwiek drugi bieg, pierwszy raz udział, to robi się fajnie. Fajnie, niech to dalej będzie. Bardzo dobrze, udany bieg, za rok też pobiegnę. Dobrze, bardzo. Bardzo ciężko, dużo błota, buty mało nie zgubiłem. Dziękuję bardzo, dobrze. Błotnista bardzo. Bardzo trudna, błotnista. Bardzo dobrze, gdyby nie to błoto, nie? Tak, błoto fajne. Super! Super bieg! Ślicznie. Polecamy się! Byście najlepsi! Polecamy się na przyszłość! Pani piątkę biegła! Tak! Piątka? Tak, dobra. Ale poma! Jako żołnierze jesteśmy przygotowani do takich tras. Super trasa! Super zawodnicy! Wszyscy widzę! Dają radę! Wykrzesują resztki sił! Ja też! Warto było!
za moich czasów i za czasów tu jeszcze nawet młodszych, jeżeli ktoś zaczął mówić na temat żołnierzy wyklętych, Katynia i innych miejsc kaźni, aresztowano. Takie były czasy. I chwała Bogu, żeśmy doczekali tej wolnej ojczyzny i brońmy ją, szanujmy. Pamiętajmy, Bóg, honor i ojczyzna. Wieczny odpoczynek racz mu dać, racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.